Cześć, witajcie. Powiem wam szczerze, że to jest trochę głupie. Mam tu klucz do stacji. Weź jeszcze traf w dziurę. Słuchajcie, chodzi ogólnie o to, że w tej stacji chcę wymienić baterię od podtrzymania zegaru i tak dalej. Powiem wam szczerze, dzisiaj mi przyjdzie już drugie chłodzenie do tego procesora, więc już będę miał skończone. Ale zamówienie RAM-u do tej stacji to będzie największa chyba inwestycja, jaką zrobię w życiu. Bo zamierzam tu zakupić 8 GB w 6 kościach. Razem będzie 48 GB RAM-u. No i słuchajcie, o co mi chodzi, bo zaraz ktoś się tu odezwie. Chłopie, co ty robisz? Ten komputer to jest złom totalny, a ty jeszcze chcesz w to inwestować pieniądze. No, stacja nie powiem, że jest młoda, ale no, ludzie, poważnie. HPZ600. Przecież to jest super potężna stacja. Mamy tutaj NVIDIA Quadro. NVS 295 i wiem, że za chwilę ktoś tu powie: chłopie, ale to jest kurwa stara karta i tak dalej. Słuchajcie, tą kartę ja przełożę do tego slotu, a tu pójdzie najnowsza NVIDIA Quadro. No może nie tak najnowsza, ale pójdzie. Zaraz ktoś powie: chłopie, ale możesz kupić cenowy komputer gamingowy, który będzie tysiąckrotnie lepszy. Powiem wam tak, i wyjaśnię to od razu. Zamiast wydawać 4, 5, 6 tysięcy na nowy komputer, wolałem kupić tą stację roboczą za 400 zł, władować w nią pamięci RAM za 500, nowy procesor, raczej nowy, używany procesor, ale u mnie w tej stacji nowy, drugi taki sam jaki jest tu, za niecałe 29 zł 50 groszy i mieć komputer na lata. Czym się to różni od zwykłego PC? To już wam wyjaśniam. Chodzi o to, że podzespoły w takich stacjach workstation jak HPZ600 są pancerne. Płyta główna jest wykonana bardziej starannie niż w takim typowym PC. Jeżeli tak samo chodzi o gniazda procesorów, pamięci RAM i ogólnie jakość wykonania tego jest o wiele lepsza niż w normalnym PC. I producent tego sprzętu, czyli HP, od razu zapewnia, że to będzie miało doskonałą kompatybilność z systemem Linux. Czyli nie to jak u mnie w komputerze, musiałem sobie półtorej godziny siedzieć w BIOSie i BIOS-u stawiać specjalnie tylko po to, żeby Linux mi chodził doskonale. Ale tu posłuchajcie, bo zaraz ktoś się obśmieje: chłopie, ale ty masz tu 6 rdzeni, 12 wątków, będziesz miał 2 procesory, 6 rdzeni, 12 wątków, razem będziesz miał 12 rdzeni i 24 wątki. Tak, ale będę miał 2 niezależne procesory i 48 GB RAM-u, gdzie na system operacyjny Linux, Ubuntu, czy nawet Mint, to jest w multum. Powiem brzydko, że ta stacja robocza, jak ją skończę, na przykład w mojej miejscowości Celestynów położonej na Mazowszu, w powiecie otwockim, ta stacja, jak ją skończę, zeżre wszystkie komputery i laptopy w mojej miejscowości i wysraje, dosłownie. Były tu dyski talerzowe, ale je usunąłem. Wiecie dlaczego? To już wam powiem. Dlatego, że kilka dysków było z 2019 i 2017 roku, a ten, który był tutaj, to był z 2011. To były takie starocia, że musiałem się ich pozbyć po prostu i tyle. Bo wiecie co, ja nie lubię używać dosłownie trupów starych.
Będę i tak tu wstawiał od nowa wszystko, a dzisiaj sobie wymienimy to cudo. To jest bateria od zegara i ustawień BIOS-u. No, tylko weź ją jeszcze wyciągnij. Dobra, stopujemy. Tylko nagrywamy dalej. Tylko dajcie mi chwilę, wezmę sobie latarkę. Byście wy też dobrze widzieli. Słuchajcie, ja się lubię bawić takie rzeczy. No i opowiadam wam dalej. Słuchajcie mnie uważnie. Nawet po zainwestowaniu w ten komputer, tak jak wam powiedziałem, 500 zł na pamięć RAM dodatkowych. Czekaj, jak to się wyjmuje tutaj? Aha, już widzę. 500 zł na pamięć RAM. Jak powiedziałem, 500 zł na pamięć RAM. Pusta, już nie ma prądu. Przepraszam, jeszcze raz się powtórzę. Dołożenia do tej stacji 500 zł na pamięć RAM. Dodatkowo już wam tłumaczę. Dodatkowo procesora za 29,50 groszy. Koszt całej stacji to 400 zł. To i tak, jeżeli miałbym kupić nowy komputer, całkowicie nowy, na przykład z Computronica czy XCOM, to powiem wam szczerze, to i tak mi zostaje jeszcze, dajmy na to, że ten komputer kosztuje 4, 5, 6 tysięcy, to i tak mi zostaje 3,5 tysiąca w portfelu. Więc to jest właśnie to, dlaczego warto kupić taką stację roboczą. Bo według mnie to macie ją na lata i nie musicie się martwić, że wam komputer siądzie czy coś. Te stacje są produkowane, żeby to chodziło latami, a nie żeby zaraz wysiadło. Dlatego to jest ich zaleta. Powiem tak, dlatego to jest zaleta tych stacji roboczych. I dajemy nową bateryjkę. O. Proszę, nowa bateryjka będzie latami działała. No i mówiąc szczerze, naprawdę. Warta. Coś tam warta jest ta bateria na pewno. No i mówiąc szczerze, właśnie dlatego wolałem kupić tą stację. Po prostu ją zmodyfikować i jej używać dalej. Jeszcze raz się powtórzę. Koszt samej stacji to 400 zł. Plus do tego pamięci RAM za 500. 60 zł. Plus minus 20. Procesor 2950. Za ten procesor. Kartę Wi-Fi już swoją miałem. Grafika jest naprawiona. Już grafiki nowej nie liczę. Nvidia Quadro. Ale i tak zostaje mi w kieszeni 3,5 tysiąca, które mógłbym zdefraudować na zakup nowego komputera. I potem miałbym wyrzuty sumienia, że 3,5 tysiąca poszło się walić w nowy komputer, który ma wydajność żałosną. A tu będę miał 48 GB RAM-u w 6 kościach z ECC. Tak, dobrze słyszeliście. Technologia ECC, czyli korekcja błędów w czasie rzeczywistym. O co chodzi? Chodzi o to, moi kochani widzowie, że jeżeli umyślnie nie spowoduje zawieszenia komputera,
To powiem szczerze, do jasnej cholery, on nie ma nawet prawa się sam z siebie zawiesić. Na tym polega pamięć ECC. I wiecie, co jest fajne? To jest chłodzenie od pamięci RAM. Wiecie, na jakiej zasadzie to działa? Ten wentylator wciąga powietrze, które jest zasysane przez pamięci RAM i wydmuchuje je tędy. O to chodzi. Ojej, chyba krzywo włożyłem. A nie, dobrze włożyłem. Wydmuchuje je tędy z tyłu. Z tyłu. Nie z tyłu, a tylko z tyłu. Tego nie będę wyciągał, bo żeby to wyciągnąć, to chyba bym. A nie, mogę to wyciągnąć. To. A, tylko wiecie. Fajnie jest to, że żeby jedno wyciągnąć, musicie wyciągnąć drugie. O. Zobaczcie, jakie dwa potworki. Jakby ktoś szukał, to są takie parametry wentylatora. To na pewno ma 5000 albo więcej obrotów. Miałem podobny wentylator, który miał 8000 obrotów. Wiecie, jak to hałasowało? Ludzie. Zaraz to przeczyszczę, bo tu przyda się trochę przeczyścić. Ale chodzi mi głównie o to. Ajajajajaj. Nie, nic się tu nie stało. Dobrze. Chodzi mi głównie o to, że jak skończę tą stację, to będzie niesamowita. Dobra, trzymajcie się.